Tematem zajęć jest praktyczny trening strzelecki z członkami WKU 134 Przyszło. Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności strzeleckich i obicia się z bronią myśliwską. Członków WKU 134 Przyszło słuchacze przed rozpoczęciem sezonu łowieckiego. Cześć, witam Was serdecznie ze strzelnicy w Suchodole, gdzie właśnie dokonujemy szkolenia przestrzelania broni i takich troszeczkę ćwiczeń, treningów. Będziemy robić zająca, będziemy robić trapa. Będzie fajnie, zapowiada się miły dzień. Część techniczna, taka obowiązkowa dla członków naszego koła jest już za nami. Mieliśmy właśnie tutaj szkolenie, takie teoretyczne. No, a teraz część praktyczna, więc trening, czysta przyjemność. To co? Widzimy się za chwilę na trapie. Trap jest konkurencją śrutową, gdzie strzelamy z jednego z pięciu stanowisk. Naszym celem jest strzelenie do rzutka, który wylatuje z naprzeciwka stanowiska numer 3. Jakaś śrucina go tam traciła. Trap pojawia się jako element zaliczenia egzaminu na myśliwego, egzaminu praktycznego, czyli egzaminu na strzelnicy. Takiego trapa strzela się w ten sposób, że stajemy na stanowisku numer 3 i strzelamy do rzutka odchodzącego. Mamy 10 podejść, zaliczają 4. Na ścieżkę, proszę, ścieżka, na ścieżkę. Ścieżka zdrowia. Ładuj. Marsz. Marsz! Możesz ich podpuścić trochę dalej. Ale tu nie podpuści. Ładuj. Marsz! Tu za mną koledzy kończą jeszcze strzelać trapa. Jest fajnie. Trap za mną. Kurczę, jeszcze muszę troszeczkę poćwiczyć, powiem wam szczerze, chociaż dawno mnie nie było na strzelnicy. Stąd te problemy. Teraz zajączek. Zobaczymy, jak pójdzie. Zajączek wygląda tak. Broń gotowa. Do dzieła. Zając jest również konkurencją śrutową, która występuje na egzaminie. Strzelamy 10 przebiegów zająca, 5 od lewej do prawej, 5 od prawej do lewej. Również w tym przypadku zaliczają 4 skuteczne trafienia. Strzelamy na przednie skoki. Wysoko też. Za wcześnie. Wiem. Na skok. Po zajączku jeszcze pora iść ustawić tak de facto główną broń, czyli sztucer, żeby mieć pewność, że strzela prawidłowo tam, gdzie powinna. Optyka celuje w kropeczkę na wysokości 0 cm, natomiast kule muszą trafić w okrąg na przewyższeniu 4 cm. Daje nam to pewność, że na każdej odległości do 200 metrów włącznie będziemy mieli strzał, który trafi w cel. Drugim, o wiele bardziej popularnym sposobem ustawienia przyrządu jest strzał w punkt na odległość 100 metrów. Oczywiście można przystrzelać broń troszeczkę bliżej. Jest to przydatne chociażby podczas polowań zbiorowych. Strzelnica jest świetną zabawą, świetnym miejscem. Warto na nią przyjeżdżać często, warto ćwiczyć, warto trenować. Czasem niestety nie pozwala na to czas, ale jeśli czas pozwala, to jak najbardziej trzeba się w takim miejscu znaleźć. Kilka osi, zarówno do pistoletów, jak i do broni długiej, są rzutki. Należy pamiętać, że bezpieczeństwo ochronnie ochronie oczu. Ja gram, bo
strzelnica jest świetnym miejscem, żeby przyjść, potrenować, pobawić się, nawet odpocząć. Widać i słychać tutaj masę ludzi, którzy ćwiczą, którzy strzelają do rzutek. Jest dzik w przebiegu, jest zakręt. Widziałem nawet rodziny, które całe tutaj przyjechały, żeby poćwiczyć, potrenować. Także strzelnica jest też świetnym sposobem na spędzenie niedzieli. Czemu nie?